Przed chwilą sprawdzałem licznik. Kończymy prawie etap. Mamy dzięki waszej hojności 611 tysięcy. Pobiliśmy zeszłoroczne ponad 30 kilka tysięcy. Nie, 40 z hakiem. Tak. Dlaczego? Bo wy jesteście hojni. Bo wy uwierzyliście, że tu dzieją się dobre rzeczy. Dziękuję. Dziękuję za każde serduszko, które tu jest w naszym logo. Za to, że otrzymujemy co miesiąc i z wielką dumą mogę powiedzieć i z wielką radością i cieszę się bardzo. Proszę Państwa, nie mamy żadnych długów. Wszystko spłacone. Teraz przed nami no, będą następne wydatki, wyzwania, elewacja. Ale z tych waszych małych perełek powstaje piękna perła, Sercańska Bursa. I tak jak to dziś tu było pokazane, tak samo tu widać, jak przyjedziecie Państwo na drugi rok, to już będzie. Ale bardzo się cieszę, naprawdę, że to spotkanie już czwarte tutaj w Krakowie i że zawsze jesteście z nami obecni. A to wszystko, co się dzieje w ciągu roku, że ta łączność nasza taka duchowa jest, bo przecież zawsze, kiedy usłyszymy intencję mszy świętej, że to za naszych darczyńców, więc chociaż może te buzie wszystkie nie pamiętamy i nie znam, ja nie znam Państwa po imieniu, że za narazem mnie bardziej, ale zawsze kierujemy do Bożego Serca tą naszą modlitwę i prośbę z wielką wdzięcznością za Was i żeby łaska Boża każdego spośród tutaj Was obecnych dosięgnęła, ale także Waszych bliskich, Wasze rodziny.